O, siemanko, z tej strony Słomek. Witam Was w kolejnym vlogu. 24 wrzesień dzisiaj. Walterka na dotarciu od razu do ciężkiej roboty, do Głębosza. Nie, tak naprawdę nic jej nie będzie. Nowe ciągniki są już fabrycznie dotarte. Zresztą 30 parę godzin zrobiła przy lekkiej pracy przy zestawie uprawowo-siewnym. No i dzisiaj ciężka akcja. Test też dla Waltry w kwestii mocy, w kwestii uciągu. No i testujemy Głębosza. Głębosza naszego musieliśmy sprzedać niestety, no jednak gdzieś tam nie do końca się nam sprawdził i szukamy teraz czegoś, co przede wszystkim wchodzi w beton, w zabetonowane poprzeczniaki, w ujeżdżone miejsca przy uprawie warzyw. No niestety nasza gleba mocno się degraduje, mocno dostaje po tyłku. Na tym polu jeszcze też wiosenna orka, miejscami było trochę mokro, tam gdzie było trochę mokro podczas orki, to już później cebula słaborosna i generalnie betonoza. Nie wiem, jak będzie mnie słychać, bo dosyć mocno wieje, staram się trzymać telefon za sobą, żeby mikrofon nie łapał dźwięku. Coś muszę może pomyśleć nad jakimś mikrofonem do telefonu, może coś polecicie. No i do rzeczy, dzisiaj na tapecie Głębosz od polskiego producenta No-Tiller, nie wiem, czy to się tak czyta, czy No-Tiller może, polskiego producenta z Lubelszczyzny od Pawła Pietrzaka. Paweł robi między innymi głębosze, agregaty do siewu pasowego, co, brony, chwastowniki w sensie mulczujące, brony zębowe, takie pobudzające chwasty do bardzo płytkiej uprawy. No i dzisiaj na tapecie Głębosz 5-łapowy, 3 metry, solidna konstrukcja, zabezpieczenie hydrauliczne, co dla mnie bardzo ważne, bo mamy sporo kamieni, musi być tutaj to zabezpieczenie mocne. No i też fajnie, że hydraulika, bo jednak sprężyna gdzieś tam na glinie, z doświadczenia wiemy, że się cofa, tutaj dobijamy trochę ciśnienia, no i idzie wszędzie, tylko kwestia konia, żeby to uciągnął. To jest maszyna na wale mulczującym. Ja, jeśli będę zamawiał, raczej jakby, no, myślę, że póki co po zrobieniu kilku czy kilkunastu hektarów jakby jestem w pełni zadowolony z efektu. To nie na wale mulczującym, a na wale pełnym, ciężkim, takim, który mocno zagłębia. Będzie jeszcze kilka modyfikacji pode mnie, wszystko kwestia jakby dogadania. Najważniejsza rzecz, bardzo dobrej jakości stal z dożywotnią gwarancją właśnie na stal, że nic nie pęknie, nic się tam nie wydarzy. No to też jakby ważne, producent jest pewien tego, co produkuje, nie boi się swojej maszyny. No i co, dzisiaj na testach fajny system wymijania przeszkód, no przeszkód generalnie, chodzi o kamienie. Dobrze, bo wszędzie mamy elementy smarne, tutaj tulejki, tutaj, tam jest na też siłowniku, wszystko jest smarne, na wale oczywiście łożyska smarowane. I co? I podniesiemy maszynę do góry, podniosłem go, żeby pokazać Wam głębokość, na jakiej pracujemy, jakieś 40 cm. Może można by jechać głębiej, ale powiem Wam, że jest co robić. Tak to wygląda, tutaj nawet widzimy, że jedziemy już w tej warstwie takiej martwiczej, tak, której nie orzemy, tutaj taka gleba lżejsza. Tak wygląda redlica, tutaj, która pracuje w glebie. Podcina nam tutaj tą glebę, wiadomo, tu się tworzy efekt fali. Podnosi się nam tutaj, wiadomo, szeroki element, ten też szeroki, wokół niego ziemia też się trochę oberwie i tym samym podnosimy wszystko, elementy jakby napawane z hard rocksu, tak jak to tam się zwie, tak zwie. Tak to właśnie wygląda ta łapa, nie wiem, taki pomysł tam jakby robi to robotę. Co, tak to właśnie wygląda. Co, pomarańczowa maszynka, regulacja głębokości na wale. Jakieś tu fasty się nawinęły. No to jest właśnie wał mulczujący, to się wszystko, że tak powiem, nawija. A, nie będę tego teraz próbował, to się tutaj gdzieś odwinie. Wiadomo, po cebuli tych chwastów trochę jest. No co, pokażę Wam może maszynę w pracy, bo to jest najważniejsze, jak to idzie.
może później tata gdzieś tam na chwilę mnie zmieni i pokażę wam, jak to idzie z perspektywy z pola. Tak to wygląda z perspektywy kabiny. Widzimy, ziemia nam na całej powierzchni się ładnie podnosi. Nie wyciąga martwicy, wiadomo, tutaj ta prosta rylica wąska zapobiega też mieszaniu. No, wał miesza, tak? Ja takiego wału raczej nie chcę. No i co, tak to wygląda, no. Ogólnie tak, jeśli pola są sprawne, siejemy bogaty podozmian, tak, rośliny głęboko korzeniące się, takie jak rzepak, to ten zabieg głęboszowania może jest niekonieczny, wiadomo, może gdzieś tam ścieżki, jakieś typowo dołki, to tak, ale przy warzywach, no niestety gleba nasza dostaje mocno po tyłku, tu widzicie, raz przy razie jest zjeżdżone, jeszcze też dobrze, że zbiór był suchy, tak, no bardzo często możemy sobie glebę zniszczyć poprzez mokrą uprawę, no i głębosz trochę nam może pomóc, tak, w regeneracji tej gleby, wiadomo, że zrywamy też podeszwę próżną, no ale przede wszystkim no jakby przebijamy tą warstwę tak zjeżdżoną, napowietrzamy tą glebę, no i co, i tak to wygląda. Widzicie, jak system ten omijania przeszkód wymija kamienie, więc też no unikniemy trochę ryzyka wyrzucenia ogromnej ilości kamieni na zewnątrz. Wiadomo, kto chciałby je zbierać, teraz są takie czasy, że już się, o widzicie, no nieraz ten kamień gdzieś tam chwyci, może on już będzie poderwany, ale nie wyciągnie ich aż tyle, co taka łapa, która się tylko odchyli do tyłu, tak? Taki system mam w Dalbo moim, tutaj jest bardzo podobnie, no i uważam, że fajnie się to sprawdza. Teraz wjeżdżamy w poprzeczniach, taką betonozę tutaj zjeżdżone maksymalnie, no to no, wał potrafi się zakopać, pomimo tego, że z obciążnikiem waży 12 ton, no to jakby ma co robić zdecydowanie. Dobra. No, teraz próba wejścia w betonozę. Puścimy głębiej, ale tutaj taki zajeżdżony na mokro w ciężkiej ziemi poprzeczniak. Tutaj, o, zobaczcie, beton, tafle się rwą, takie coś, no to już widzicie, Waltra stoi i meli. Taką betonozę robię na dwa razy, tutaj takie jedno miejsce jest, to tam 5 arów dosłownie. Za stodołą, tu z materiałem siewnym jeździłem ładowarką po deszczu i zbiło. I raz jadę tak 30 parę i drugi wtedy te najgorsze takie miejsce tutaj na 50, ale wchodzi wszędzie, także to jest dla mnie najważniejsze. O, tu zobaczcie, jakie tafle się rwą. No, jedziemy teraz z głęboszem na działce, gdzie nigdy nie było warzyw. Pole w bardzo dobrej kulturze, w sensie bardzo dobre warunki wodno-powietrzne. Miejscami trochę cięższa ziemia też, taka glinka, ale niezjeżdżone, bardzo bogate życie biologiczne, dużo drzewnic. Mam wpuszczony głębosz na jakieś 45 cm głębiej jak tam po cebuli. No i ciągnik sobie tutaj zasuwa. Właściwie chciałem głęboszować całe pole, działka to ma 4 hektary pod buraki, ale zrobię sobie tylko hektar kontrolnie na środku. Uważam, że akurat tutaj głębosz iść nie musi, będzie jakieś porównanie. Buraki prawdopodobnie pierwszy raz nie będą siane striptilem, tylko zwykłym zestawem. No i zobaczymy, czy tutaj też jeszcze ten korzeń będzie lepszy, tam gdzie szedł głębosz, ale tutaj jednak jak niezjeżdżone pole, no to ten głębosz idzie dużo lżej. No i co, i tak naprawdę ten zabieg chyba nawet nie byłby konieczny, nie jest konieczny, ale jedziemy kontrolnie, mówię, hektar sobie zrobimy na środku pola, zobaczymy, czy będzie jakaś różnica.